Cześć, witajcie. Z tej strony Diabol. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koopa. Ostatnio troszeczkę się zdenerwowaliśmy na to, że nie wyszło nam, więc stwierdziliśmy, że zniszczymy cały świat bronią biologiczną. Podwójną. Dokładnie tak. To będzie mega brutalny. Pójdziemy podobną taktykę jak poprzednio, tylko tym razem jako broń biologiczna. Natomiast mimo wszystko nie będziemy aż tak bardzo niszczycielcy, ponieważ wybraliśmy sobie oboje łagodną infekcję. Zobaczymy, jak to pójdzie. Okej. Okay. Startujmy już, nie? Tak. To zmieniłem tylko u siebie urbofila. Dlatego, że to było trochę za mocne i nie mogłem zarażać tych krajów wschodnioeuropejskich po prostu. Dokładnie. Ale zaczniemy sobie tak samo w Chinach i w Indiach. Okej, okay. Mamy mało punktów DNA na początek. No właśnie. Ty pójdziesz przez ten... obrzodzenie skóry? Tak. Dobra. Jak tylko by... Na razie mi nie stać. Zacznę sobie z wymiotami, bo to mi w sumie da więcej na początek. Bo przenoszenie jest strasznie drogie. Okej, okay, wydałem już wszystko. No to okej, okay, to start. Okej. Okay. Oczywiście broń biologiczna sama z siebie rozwija śmiertelność. Pytanie, pan do FFF? Nie. To chyba było ode mnie przypadkiem, dobra. A co mówiłeś? Broń biologiczna sama z siebie rozwinie śmiertelność, więc nie musimy aż tak bardzo w tym kierunku iść, nie? To prawda. Wystarczą te wzmocnienia. Co? Będzie pod to grać. Zaryzykuję, no. Wezmę ptactwo na samym początku i postaram ci się je oddać szybko. Broń biologiczna. Jak to będzie działało w tym trybie? Właśnie też się zastanawiam jeszcze. Chociaż w sumie raz już chyba grałem bronią biologiczną. Tak. Popatrz, mamy od razu premię samą z siebie do zabijania i zarażania innych. Tak, już, ona już się pojawia. Ludzi, którzy są zarażeni tą inną chorobą. Tak, to jest normalne, to jest też w rywalizacji i też cały czas zobacz, że już masz śmiertelność, już zaczynasz zabijać. No tak, oczywiście. Dobra. Biorę samoloty. Okej. Okay. Za 3 punkty DNA. Wziąłem ptactwo na drugi i już je mam. Już nie, ja muszę szczury i biorę ptactwo. Jedynkę. Okej. Okay. Dobra, to ci przyda. Jak najszybciej trzeba się wysłać do Europy, do innych rejonów świata. Masz samoloty? Nie, nie stać mi. Okej. Okay. Dużo jeszcze DNA potrzebuję. Ukradnę może tobie śmiertelność, co? Okej, okay, jak potrzebujesz. Ukradnę no, ci jej najwięcej, żebyś ty jej miał mniej. Żebyś póki co jeszcze tak bardzo nie zabijał. I chyba nawet zatrzymałem okay. Twoje zabijanie. Tak, do zera. Okej. Okay, nawet cofnąłeś pewnie, że mam mniej niż tam. Ujemne zabijanie. Okej. Okay. Dobra, czyli w sumie świat powinien się sfokusować na mnie. Samoloty. Nie, to nie tak działa. Proszę? To nie tak działa. Okej, okay, dobra. Nie chcesz lecieć? Kolumbia. Co? Ej, no, czekaj, nie, no, zatrzymaj. Jezus Maria. Wiesz przecież, że ta gra nie jest logiczna, nie? Ta gra działa dokładnie odwrotnie. 1 200 000 martwych, wszyscy w Indiach. I nowa niepokojąca choroba wykryta w Chiny. Ile to? 1 200 000 osób zmarło? No, człowieku, co to jest? W Chinach zmarło 19 797 osób. No przecież tragedia narodowa. Ja pierdzielę, co to ma być? Wysłałeś siebie na Ukrainę. No tak. Przypadek no to chyba. Tak. Chciałem oczywiście do Europy. Dobra, weźmiesz, za chwilę ci zwolnię drogę kropelkową pierwszego stopnia. O, teraz i możesz się wziąć. I polecam ci to. No jasne, biorę od razu. Zwierzęta gospodarcze na pierwszym poziomie chcę. Ale laboratorium się nie może chyba jeszcze zdecydować, na kogo powstanie. Wygląda na to, że na ciebie. Mimo wszystko. Pomimo, że cię nie wykryli. Najgliria fauleri zauważony mimo wszystko. Okej. Okay. Już się widzę. To ja lecę do Stanów Zjednoczonych. Mhm. Tak powstaje na mnie. Czyli ja potrzebuję leki. Dobra, już wziąłem okay, je, mimo że... Chcesz drugi poziom, czy nie? Nie. Pod żadnym pozorem. Potrzebuję uodpornienia. To bierz. Mhm. Oczywiście. Mam dużą śmiertelność. Bo ci ukradłem. No tak. Kanada, niestety. Słabo. No, musisz ty się tam wysłać. Musisz mieć odporność na zimno. Dobra, mam dużo punktów DNA na razie.
Ja mam już powoli całkiem okej śmiertelną sytuację. Dobra, to lecę do Kanady. Ale czy się tam rozwinę, to nie wiem. Broni biologicznej wzrasta tylko śmiertelność sama z siebie, nie? I dotkliwość z tego, co mówię. Okej. Okay. Nie, tylko śmiertelność. No to już nie. Potrzebuję więcej... Masz zwierzęta gospodarcze ciekawe... O, w Chinach! O, dobra. To nie wiem, jak masz bonus, to możesz rozbijać, bo tam... Nie mam. 36 kosztuje. Ja też nie mam niestety. 33 dla mnie. Mogę ja go zrobić, ale no 13 DNA mam tylko. Mam ochotę ukraść ci zakaźność. No wiesz, ja się rozwijam spokojnie we wszystkich krajach, w których potrzebuję się rozwijać. Nawet w Kanadzie. Bez ukradłem cię dwa razy, zobacz. Mam nadzieję na jakiś... Jak się rozwijam? Mam nadzieję na jakiś rozwój w Afryce. Nie no, mnie nie leczą, więc to jest w porządku, ale potrzebuję dużo DNA, to znaczy jeszcze 11, żeby mieć bonus, żeby móc wysadzić wszystko. Myślę, że ja wezmę mimo wszystko bonus do śmiertelności. To jak cię stać, to dawaj, to na Chiny od razu. Dostaję to ja wtedy też dostanę trochę DNA. 4 DNA za każdą bańkę, czerwoną. No to dobrze, bardzo dobrze. Trzecie jest. No tak, ja też dostaję dużo. O, witrzy już masz. Uuu, ale pięknie. Dobra, teraz to ma sens. Biorę bonus do zakażania. Samoloty. Samoloty mam. Gdzie chcesz? A, czekaj. W sumie nie wiem do końca. Wyspy nie są zarażone. Pozbyć się laboratoriów. Wybacz, miałem dziwny błąd i na chwilę zniknęło mi ten... Boże, port morski na Karaibach i to wyglądało dziwnie. Jakby tam się nie dało dostać. Patrz na Chiny. Chiny pękły? O dobra, padły. Okej. Okay. Teraz to ma sens. Algieria, możesz sobie wysadzić Algierię. Tak. O Boże! To mógł być błąd! Nie! O, serio? Aż tak? Ej, ja się wybiję. O shit, wybiłeś. Wybiłem się! Wow. Okej, okay, dobra, to było imponujące. Nie wysyłaj mnie tam, dopóki nie mam... Nie spadnie ten do śmiertelności. Postaw mi na ten, Angoli szybko. Proszę. Czyli Algieria pękła, dosłownie. Pękła, ale laboratorium stoi. No wiem. To jest złe. Kanada też, niestety. Wysłałeś mnie do Algierii? Wybijam się tu. Ja mam za dużą śmiertelność. To nie wiem, mogę cię ukraść? Nie, tak. Nie mogę. Mogę ci dać. Kradnij mi. Nie mogę. Już nie. What the fuck? Nie mogę. Jesteś w Angolii? W Algierii? W Algierii? Wybijam się. Ale jesteś. Ale wybijam się. A. Dobra, proszę. Ale zniszczyłem. Czekaj, Angolę nie. Angolę, sorry, dobra, zniszczyłem. I byłem. Ale Algierii. Nawet z bonusem się wybijam. No tak. O no mój to. Boże. To po nas. Umarłem. Ja też się wybijam. Okej, okay, dobra. Wszędzie. Za dużo śmiertelności mam po prostu. Za mało zakaźności. No nie ogarniam tego jeszcze. Wow, ale dobra, ale to ma potencjał. To ma gigantyczny potencjał. Oczywiście. Ale nie wiem, czy nie musimy grać tak, żeby się rozwijać jednocześnie, bo te bonusy... 510 premii do zarażania, jeżeli jesteś w tym kraju. No to... Kurde. 429 ja mam. No ja mam więcej. Okej, okay, dobra. Nie, 331 do śmiertelności. No, nie widzę innej opcji po prostu. Chyba musimy tak grać, żeby wszystko razem robić. A to nie da rady, bo za dużo DNA będzie. Nie wyrobimy na DNA. No jak zabijamy... A, comeback! To nie, zrobiłem przytasowanie i mnie nie zabiło. Okej. Okay. Dobra, przyspieszaj, bo to... dobra, sam mogę przyspieszyć nawet. Nie no, ja się nawet w Kanadzie wybiję zaraz. Nie mogę nic zrobić, nawet jak jakikolwiek objaw wezmę. To i tak nic nie da. Jak pozbyć się problemu? No nie wiem, chyba za wolno się po prostu rozwinęliśmy. Wydaje mi się, że Chiny i Indie to nie są na tyle... Proszę? Nie są na tyle... Wydaje mi się, że Chiny i Indie po prostu są takimi krajami, z których ciężko się wydostać i dlatego. Ja bym spróbował po prostu z jakichś bardziej takich... krajów, z których można gdzieś wylecieć, no, przepłynąć statek. Zobacz, z Indii mi się bardzo dobrze wychodzi.
No tak, ale ja z Chin dostałem się gdzie? Jednym samolotem na Ukrainę i drugim samolotem do USA i tyle. Nigdzie więcej się nie rozwinąłem. Okej, no to możesz zaczynać się znowu w Europie Środkowej. No dobra, to ogarniemy to oczywiście w następnym odcinku. Natomiast teraz chyba czas już zakończyć. No tak, no, musimy zakończyć, niestety. Zakończyli nas w międzyczasie ludzie, więc nie mamy wyjścia. Żegnamy się z wami. No i do zobaczenia w następnym odcinku, który już za tydzień.